Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale Ania Tworzy. Dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją kolejnego albumu, który miałam przyjemność wykonać na zamówienie. Jest to prezent od mamy dla Zosi z okazji, tak jak się możecie domyślać, 17 urodzin. Tutaj na okładce jest widoczne właśnie imię Zosia, numer 17 i jest to wycięte przy pomocy mojego plotera. Ja mam ploter ze sklepu Wycinarnia, jest to Cameo 4. Powiem Wam szczerze, że dopiero się go uczę, ale już mogliście widzieć kilka wyciętych elementów przy jego użyciu w różnych moich warsztatach, także powolutku się docieramy. To koło pod spodem też jest wycięte na pluterze, jedno i drugie zresztą. Mamy kompozycję na okładce z kwiatem, kwiatuszek to jest chyba któraś ze starszych kolekcji od Primy. No i oczywiście elementy do wycięcia z kolekcji mintajowej, myślę, że kolekcja znana, troszkę starsza, pamiętam chyba 2020 albo 2021 rok. Jest to kolekcja Urban Jungle i jest to album, który ma w środku cztery karty na bazie kraftowej, wykonane przy użyciu bindowania z tag, the deck z plusem, czy tam z twistem, z dodatkowym po prostu tutaj bindowaniem. Cztery karty w środku, lniane płótno, album duży, 21 cm ma na 21,5 cm i jest to album na duże zdjęcia 10x15, wiązany na podwójną kokardę z Old Fashion Ribbon w brązowym kolorze i tak album się prezentuje. Napisy to jest miks napisów z Mintai Papers. Ja po prostu przy tym albumie wzięłam wszystkie swoje napisy, które miałam i to są przeróżne kolekcje, naprawdę wszystkie chyba, które Mintai po prostu wypuścił jeszcze z polskimi napisami i są tutaj przeróżne te napisy w albumie. Album jest wykonany przy użyciu dziurkacza od Marty Stewart. To jest ten wzór, który bardzo się wszystkim podoba. Nic dziwnego, ja też go bardzo lubię. Oczywiście, tak jak pewnie się domyślacie, Marta Stewart jest bardzo już ciężko dostępna, nie jest produkowana. Z tego, co kojarzę, można dorwać gdzieś jeszcze na Amazonie. Można też próbować gdzieś na bazarkach sobie kupić, na Facebooku odkupić od kogoś. No dobra, to co? Jak album prezentuje się w środku? Na początek podwójna kieszeń. Tutaj była prośba od pani, która album zamówiła, aby zrobić jakieś miejsce na zapiski. No i do tego celu wzięłam karty mintajowe z kolekcji i z drugiej strony są one podklejone na biało. Można w te ramki coś wpisać, można z tej strony coś napisać. Można też tutaj wkleić mniejsze zdjęcie i super się będzie to prezentować. No i mamy oczywiście klasycznie maty na zdjęcia. Tak jak mówiłam, album na zdjęcia 10x15, kraftowa baza, która idealnie podkreśla piękno tej kolekcji. Podpis wspomnienia, karta z kolekcji tutaj jako dodatkowe trzymadełko, otwieramy do góry, na bok, w dół i znowu na bok i mamy miejsce na kolejne zdjęcie. Tutaj Wam oczywiście pokażę miejsce na zdjęcie 10x15, w pionie, w poziomie, a z jednej, z drugiej strony zmieści się nam bez problemu. No i tutaj jeszcze cztery miejsca na zdjęcia również mamy. Na kolejnej stronie podpis bądź sobą i jest to strona, gdzie mamy otwarcie na książeczkę i całość jeszcze się nam otwiera w ten sposób i mamy kieszeń boczną, a w środku znajdują się maty na zdjęcia. Wyciągnęłam je celowo wszystkie, żeby pokazać Wam, jak pięknie można pracować z grafikami Mintaja, które są bardzo, bardzo zdobne, ale mi się dobrze pracuje z Mintajem. Ja lubię te papiery za to, że one właśnie mają takie zdobne grafiki. Zobaczcie, jak to pięknie tutaj może wyglądać. Kiedy umiemy pracować z dużymi grafikami, to naprawdę Mintaj nie jest nam straszny. Tutaj podpis tak mogę i to jest otwierane w ten sposób. Mamy miejsce na dwa zdjęcia 10x15. Zamykamy, otwieramy całość i jest wodospad dynamiczny na zdjęcia 10x15. I wszystko się nam pięknie rusza, zamykamy i mamy kolejne miejsca na zdjęcia. Tak jak widzicie, dużo tych zdjęć tutaj się nam zmieści. Oczywiście na takich matach możemy zdjęcia wklejać jedno lub dwustronnie. To już od inwencji twórczej osoby zamawiającej, wyklejającej ten album zależy. Bez limitów, wiązanie na sznureczek, jest to sznureczek woskowany. Ja kupuję go najczęściej w sklepie Zielone Koty, złote nity u Yarmemory Keepers, otwieramy sobie w jedną, w drugą i do góry i na dół, skośna kieszeń i mamy tutaj
ten papier z kolekcji, który naprawdę wygląda, jakby był pleciony. Jakby go położyć na stole, to na zdjęciu będzie wyglądać, jakby to serio było plecione, a nie, że to jest papier. Także pięknie to wygląda. Co jedna mata? Może inaczej. Są trzy maty w każdej kieszeni i jedna z nich jest zawsze oklejona papierem skrapowym, tak żeby dodatkowo wzbogacić tutaj całość. I zawiązujemy sobie na sznureczek w ten sposób. I na tej kolejnej stronie, lubię tu być, znowu karta z kolekcji, otwieramy to sobie na dół, w bok. To się w całości nam otwiera. Tu są miejsca na dwa zdjęcia, na dwa kolejne, no i oczywiście trzy maty, karta z kolekcji, piękne grafiki. Jeżeli ktoś lubi rośliny, kwiaty, a ja bardzo lubię, ale kwiaty nie lubią mnie, po prostu uśmiercam wszystko. Napisz swoją historię. Otwieramy sobie to na dół. I znowu są tutaj te plecione. No jak żywe, jak żywe. Jak prawdziwe. Otwieramy sobie do góry. Jest to pop-up. I otwieramy sobie jeszcze ten pop-up tu dodatkowo. I mamy dodatkowe miejsca na zdjęcia. Czyli tutaj są trzy. I tak się nam to prezentuje. No i oczywiście tu jest kolejne dodatkowe miejsce na zdjęcie 10x15. Wspomnienia wiecznie żywe. Otwieramy 10x15. Ja tą stronę nazywam takim trochę oszukanym bellybandem, bo wygląda jakby się dało coś tam wsunąć, a tak naprawdę to się w całości otwiera. I po otwarciu mamy po prostu klasyczną dolną kieszeń i w niej znajdują się nasze maty na zdjęcia. Na ostatniej stronie, a właściwie przedostatniej, bo zawsze strony okładkowe gospodaruję u siebie. Dobry czas. Bellyband, w którym znajduje się właśnie książeczka na wklejenie zdjęć. Za nią, za ten bellyband możemy tutaj też swobodnie sobie zdjęcia wsunąć. W ten sposób można, nie ma problemu. A całość jest na magnes, więc też tutaj nie dość, że się ładnie trzyma, nic nie wypada. No to jeszcze przy okazji pełni to taką fajną funkcję ozdobną. Tak jak wspominałam, oczywiście na okładce musi się coś dziać. I mamy tutaj klasyczne dwie klapki. Jedna strona, druga strona, dolna kieszeń. I tak to się prezentuje. Do kieszeni można spokojnie więcej zdjęć włożyć. Zmieszczą się. Album zmieści około 70 zdjęć 10x15, także dość sporo. I myślę, że będzie fajnym prezentem dla Zosi z okazji urodzin. Dajcie koniecznie znać, co wy myślicie. Ja jestem bardzo ciekawa waszej opinii. Niecierpliwie czekam na wasze komentarze. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach.